Witam w mojej norze. Dziś taki króciutki filmik. Nie nagrywałem od jakiegoś czasu. Miałem nagrać przyspieszenie i tak dalej, tak jak obiecałem tam kilku osobom, które pytały o to. Wymieniłem płyn chłodniczy w ASICS-ie. Wylałem to, co tam było. Taki zielonkawy kolor wyleciał. Także był to jakiś chyba płyn chłodniczy, który nie zamarza, tak mi się wydaje. Aczkolwiek zalałem taki do minus 35 stopni. I dla tych, co by chcieli wiedzieć, tutaj jest, przepraszam, nie ta śrubka, to jest taka śrubka spustowa, ona ma dwie podkładki i kolega mi mówił, bo tak w KTM-ach chyba, czy w jakichś tam innych są, wykręciłem ją i wyleciał cały płyn, zalałem go nowym płynem, odpaliłem, nie załączył mi się wiatraczek przez długi, długi czas, w sumie już mi się nie chciało nawet czekać, nie wiem, czy po prostu jest lepszy ten płyn, czy po prostu jest zima, jest po prostu zimno i się nie musiał załączyć, więc nie wiem, czy tam będzie jakiś problem z tym, czy nie. To się zobaczy. No nie nagrywam żadnych tych zjazd ze względu na to, że straciłem paluszka w zeszłym tygodniu we wtorek, więc nie mam jeszcze tej dłoni chwytnej, więc musicie mi wybaczyć. Nie będę nagrywał na razie zjazdy w tym tygodniu. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu już powinien usiąść na niego. Zobaczymy, jak tam będzie z dłonią, bo mówię, na razie tak złapać, coś mogę złapać, aczkolwiek nie czuję się na tyle pewny, żebym mógł szarpać tą ręką, tą dłonią sorki. I dlatego też nie nagrywam. Olej jest do wymiany, jeszcze mi nie przyszedł. Filtr olejowy też mi nie przyszedł, to zamówiłem. Będzie to piąta wymiana chyba, albo szósta, już nie wiem, nawet motocykl ma 12 albo 13 motogodzin, 13, 14, to chyba będzie piąta albo szósta, może nawet nie wiem, tam w filmikach mam ile razy wymieniałem, także nawet nie będę tego tam liczył teraz, to sobie można zobaczyć. Ogólnie maszynka fajnie, odpalałem, nie ma żadnego problemu z odpaleniem, on na ssaniu teraz oczywiście odpala, bez ssania nie chciałem jej odpalić. No i to by było na tyle, więc dziękuję wszystkim subskrybentom i postaram się, mówię, no w przyszłym tygodniu coś nagrać. Jeszcze łańcuch został mi do naciągnięcia. Nie wiem dokładnie, jak to się sprawdza, ale to też mówię, no mam tego mojego ziomka, co handluje KTM-ami i tak dalej, więc mi na pewno przyjdzie i pomoże. Tak już wisi dosyć. Nie był naciągany od nowości. Tyle godzin, co jest przejechanych, to jest przejechanych. Nic na razie w silniku nie dzwoni, nic nie rzęzi, także jak na razie jestem zadowolony. No i zobaczymy, no chciałem sobie w zimę teraz pojeździć troszeczkę, no niestety z tym palcem wyszło jak wyszło. Nie możemy mieć kontroli nad wszystkim, także taka przestroga. Mimo tego, że nie pracuję jakoś przy maszynach, przy niczym, palca straciłem zawieszając się po prostu na regale przez przypadek. Myślałem, że mi się bluza zahaczyła, szarpłem rękę dwa razy i urwałem sobie palca. Nie będę wstawiał zdjęć. Chyba, że chcecie, to mogę wstawić zdjęcia, ale to wtedy będzie nie dla dzieci film. I tyle, taka przestroga a propos robienia czegokolwiek w pracy z obrączką na palcu, nie? Także pozdrawiam, życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Postaram się coś po nowym roku nagrać.